Igorze, kiedyś miałeś karierę pięściarza, dzisiaj jesteś na pikniku lotniczym. Powiedz mi, czy jedno z drugim w jakiś sposób wiążesz, czy to po prostu jest zmiana z jednego sportu w drugi? Czy ja to wiążę? Myślę, że sporty walki i lotnictwo jednak to są sporty ekstremalne, które gdzieś tam dużo tych emocji przysparzają, więc myślę, że jakiś wspólny mianownik jest na pewno. Aczkolwiek no zupełnie inny sport, ale ja lotnictwo lubię z różnych względów. Miałem i mam nadal znajomych, którzy po prostu są, którzy pracują w lotnictwie i są fanami po prostu lotnictwa, dlatego ja gdzieś tam takiego delikatnego bakcyla też złapałem, jeżeli chodzi o akurat o tą dziedzinę. A tym bardziej, że tutaj jest naprawdę mnóstwo tych różnych helikopterów i samolotów i tak dalej, więc ja lubię to. I z wielką ciekawością będę sobie tutaj chodził i oglądał, co się dzieje. A pięściarstwo zakończyłeś z racji już jakby, nie wiem, no przejścia w wiek emerytalny dla tego sportu? Czy po prostu, nie wiem, skończyły się już twoje możliwości czy chęci? Nie, kontuzja. Akurat ja po Igrzyskach Olimpijskich w 2016 roku, na początku 2017 roku doznałem kontuzji prawej dłoni, zerwania stawu nadgarstkowego, więc byłem operowany czterokrotnie, no i za każdym razem miało być ok, oczywiście nie było i jednak 2,5 roku pauzy w takim treningu, wypadłem po prostu z rytmu, potem jeszcze wróciłem, ale to oczywiście już nie było to samo. I stwierdziłem, że jeżeli nie mogę robić czegoś na 100% tak jak robiłem wcześniej, to czas chyba zawiesić rękawice na kołku, no i tak właśnie zrobiłem. Ale miłość do sportu została, bo jesteś teraz komentatorem sportowym. Tak, dokładnie. Pracuję w telewizji Polsat Sport jako komentator, jako ekspert, jako prowadzący studia i tak dalej, więc mi gdzieś to życie medialne też towarzyszy, bo miałem epizod w życiu, że dotarłem do finału takiego reality show Big Brother, więc kamery nie są mi obce, śledziły mnie przez 24 godziny na dobę, ponad 70 kamer w całym domu, więc chyba lubię kamerę, tak mi się wydaje. Z domu z Big Brothera wyszedłeś, powiedz, z jakąś miłością? Tak, ale już zakończoną. O, a dlaczego? Niezgodność charakterów, o może tak. Dzisiaj najwygodniejsze. Żeby zabrzmiało to tak mało politycznie, to myślę, że niezgodność charakterów. Ale powiedz mi, po co poszedłeś do tego Big Brothera? Czy chciałeś zobaczyć ten świat od kuchni? Chciałeś się pokazać światu? Co to tobą kierowało? Przypadek. Ja w ogóle jestem takim człowiekiem, który mam problem może z takim dalekobieżnym planowaniem w ogóle czegokolwiek w swoim życiu, więc raczej tak żyję chwilą i co się wydarzy za tydzień, dwa tygodnie, a nie tam za rok, dwa lata. U mnie była ta kontuzja, więc ja zgłosiłem się do Big Brothera ze względu na to, na ten casting, że po prostu no, stanąłem w miejscu, nie mogłem trenować, nie mogłem boksować, więc stwierdziłem, że może to będzie jakaś alternatywa. Totalny przypadek po raz kolejny, no bo 16 tysięcy zgłoszeń było, a tylko 16 osób się dostało, więc no bardzo, bardzo mały procent tych ludzi weszło do tego domu. Ja uważam, że jest to na pewno jakiś epizod taki w moim życiu, który raczej będę odbierał jako dodatni, ten plusowy, bo poznałem mnóstwo fajnych osób, poznałem właśnie to, jak ten cały mechanizm wygląda od wewnątrz. Na pewno jestem mądrzejszy, nie głupszy po tym programie. Czy dzisiaj tutaj widziałeś coś dla siebie? Chciałbyś się gdzieś sprawdzić w jakiejś dyscyplinie? Bo wiem, że można pojeździć, podriftingować, można polatać helikopterem. Myślę, że jeżeli będzie możliwość, to wszystkiego po trochu bym spróbował. Tylko nie wiem, czy ktokolwiek da mi tutaj wyciągnie rękę i mnie gdzieś tam wpakuje do jakiegoś pojazdu. No dobrze, to życzę ci się. Chyba, że załatwisz mi. Ja? Mogę spróbować, ale bez obietnicy. Dobrze, sukces. No dobra, dziękuję, życzę ci miłej zabawy, dziękuję. Tak, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.